Dzień dobry, Bóg jest dobry. Moi drodzy, zaczynamy katechezę dla dzieci. Świeciło słońce. Był domek. W tym domku mieszkał Jaś i Małgosia. Jaś i Małgosia byli wychowywani przez mamę i tatę. Przy wieczornych pacierzach mama zawsze coś fajnego wymyślała. Modlili się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tego wieczoru miała być piosenka. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem. Dzieci podchwyciły to. Jasiowi się to bardzo podobało, Małgosi też. Mama na koniec im powiedziała: pamiętajcie, jeśli nie wiecie, co to znaczy, że Jezus zwyciężył w waszym życiu, pytajcie się zawsze, co zrobiłby Jezus na twoim miejscu, gdyby miał twoje lata. Dobrze. Po modlitwie poszły spać. Panie Jezu, już idę spać i nic złego nie może mi się stać. Mam na obronę znak krzyża twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A. Obudzili się rano, świeciło słońce, leciał ptak. Mama powiedziała: idźcie tam się pobawić, pod te trzy drzewka, wasze ulubione. Dzieci pobiegły. Kiedy dobiegają do tych trzech drzewek, zza drzewa wychodzi Franek i mówi tak: Jasiu, bawimy się w wojnę, ale bez dziewczyn. O, zaczął się zastanawiać. Jaś, z Frankiem czy z Małgosią? Co zrobiłby Jezus? Z siostrą by się bawił, wspólnie by się bawił, ale tak patrzył. A! Zapomniał o tym zdaniu i mówi: z Frankiem się będę bawił. I zaczęli bawić się w wojnę. Małgosia została sama. I było jej smutno i zaczęła płakać. Chłopcy tymczasem bawili się w najlepsze w wojnę. Rzucali szyszkami, niby granatami, niby żołnierze. I jedna z tych szyszek trafiła Małgosię w głowę. Bardzo ją bolało i zaczęła jeszcze bardziej płakać. Oni się bawili, a Małgosia sobie poszła. Kiedy tak sobie szła, zawołała ją Marta z bloku i mówi tak: coś ty taka zapłakana, chodź do mnie, zobacz co mam. Weszła na górę. Zobacz, mam balony. Ale czemu ty płaczesz? A ona mówi: a bo chłopcy zostawili samą. Franek, mój brat. I Marta mówi: już coś zaraz wymyślimy. Chłopaki rządzą, tak ci powiedzieli? Dziewczyny rządzą. Chłopaki błądzą. I tak sobie puszczała powietrze, mówi z dzikim zadowoleniem: wiem co zrobimy, napompujemy balony wodą. I zaczęła balony pompować wodą. I jak chłopcy podejdą, to będziemy wiadomo co. Marta sobie pomyślała: co zrobiłby Jezus? A nieważne co by zrobił Jezus, muszę się odegrać, nie przebaczę im. A jak ich zawołamy? Zawołamy ich na czekoladę. Chłopcy, mamy dla was czekoladę! Chłopcy, mamy dla was ciastka! Chłopcy, jak usłyszeli o czekoladzie, zaraz przybiegli, a tu nagle z okna balony z wodą. Trzask, trzask, trzask i kolejne. Trzask, trzask, rozbijały się. Wychyla się z okna Marta i mówi: co? Dziewczyny rządzą, chłopaki błądzą! Jeszcze wam pokażemy! Nagle słychać głos. Mama, Jasia i Małgosi woła: dzieci, na obiad! Dzieci pospiesznie idą. Mama patrzy na Jasia, Małgosię i widzi, że coś z nimi nie tak. Ale mówi: zaczekam do wieczora, niech się ułoży. Kiedy klękają do wspólnego pacierza, mama się pyta: no i co? Co zrobiłby Jezus na twoim miejscu, Jasiu? A co na twoim, Małgosiu? I dzieciom przyszły te obrazy do myśli. Jasiu zaraz wystartował do Małgosi i mówił: Małgosiu, wiem co zrobiłby Jezus na moim miejscu. Bawiłby się z tobą, żebyś nie była samotna, przecież jesteś moją siostrą. A Małgosie też ruszyło sumienie. Co zrobiłby Jezus? Zwyciężyłby. Jak? Nie rzucałby balonami. W końcu to jej brat. Wiemy co, mamo, by zrobił Jezus. Wybaczyłby. Jezus by wybaczył.
To, mamo, by Jezus zrobił. Bardzo dobrze, mówi mama. Jezus zwyciężył. Zaśpiewajmy razem. I dzieci, spane przez mamę i tatę, przy książkach, po modlitwie poszły spać. Panie Jezu, już idę spać i nic złego nie może mi się stać. Mam na obronę znak krzyża Twego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.